Hello. Czy ktoś powiedział absolutnie najważniejsze wybory w każdym Fire Emblemie? A nie, czekaj, starsze Fire Emblem nie miały wyborów. O, kiedyś to były Fire Emblemy, teraz to tylko jakieś chińskie bajki dla dzieci. O! To jest basenie. Standardowa prośba, czy rzeczy nie są za głośno, za cicho i tak dalej, bo dawno ze Switcha nie streamowałem jako tako. Taka, gdzie można nagrać się pastą do zębów. Oj, tak. Toothpaste i Colgate Kun. Teraz jak o tym myślę? To sobie wejdę od razu tutaj. Chyba wszystko jest ok dźwiękowo. Trzymam za słowo. Zobaczymy, jak to będzie we właściwej grze, bo nie wykluczam, że głośność może być nieco inna. Nie zwlekajmy. Polećmy normalnie z giereczką. Powiedziałem, lećmy z giereczką, nie cofnijmy się. Przyzwyczajenie tego, że ostatnio siedzę na tym. Na DualShocku albo DualSensie i przyciski są trochę inaczej niż na Switchowym. Jaki mam wybór? Chcę być chłopem czy babą? Wyjątkowo będę chłopem. Ten jedyny raz mogę sobie pozwolić na to, żeby być chłopem. Moment, pasować. Spinki, tylko że normalnie. Ale patku. Z góry mówię, jeżeli ktoś się liczy na to, że będziemy mieli tutaj persony tak jak w trzech domach, to będzie lekko zawiedziony. Ale to już inna sprawa. O nie, doksujecie moją datę urodzenia, tylko nie to. Monkas? Nie powinienem tego robić. Mam wrażenie, że nie powinienem tego robić. Nie powinienem tego robić. Będzie fajnie. Dawaj, klasycznie harda. Hard jest za łatwy. Nic nie powiedziałem. Jakoś coś mi nie chce dawać harda, bo będzie to moje trzecie podejście do gry. Z drugiej strony z Maddeningiem mam ten problem, że na Maddeningu staty są zawsze tak samo przypisane, a lubię jak w moim Fire Emblem miejscach losowości. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że hard jest trochę za prosty, zwłaszcza jeżeli używa się wszystkich dostępnych możliwości. Maddening dla mnie ma ten problem, że jeżeli mam jakąś postać, o której wiem, że ona się średnio nadaje, to na Maddeningu na pewno będzie się średnio nadawała, a na hardzie jest szansa, że akurat się dobrze wyroluje. A zastanawiam się po prostu, czy nie grać przynajmniej częściowo postaciami, których wcześniej nie używałem, bo po prostu ciekawi mnie, jak się nimi gra. Tak? Pula postaci do wyboru jest na tyle duża, że to nie jest tak, że musimy się ograniczać do pewnych konkretnych, bardzo zbalansowanych jednostek. Żeby nie było, mam DLC-ki kupione, przy czym ten fabularny DLC jest absolutnie popierdolony, jeżeli chodzi o poziom trudności, więc nie gwarantuję, że go będę robił, skoro mówię. I to niezależnie od tego, czy gramy na Maddeningu, czy na normalu. Zarzucę monetą. Bo planowałem odpalić Maddeninga, ale teraz jak mówicie, że harda. Pamiętam, że jak przychodziłem. Znaczy inaczej.
Madden ich na pewno jest okropny, jeżeli się nie robi DLC-ków, bo z DLC-kami mam wrażenie, że krzywa poziomów się bardzo wyrównuje. A bez DLC-ku może być różnie. Najważniejsze, żeby się... Znaczy, nudzić się i tak nie będę raczej. Ale przy czym Maddening potrafi robić rzeczy typu dodawanie jednego całego paska HP bossom, więc to mnie czasami trochę niepokoi. Normal? Nie. Nie mogę się zdecydować. Jolo. Chciałbym wybrać random. Random można wybrać dopiero, jeżeli się przynajmniej raz przejdzie tego. Jeżeli przynajmniej raz się przejdzie Madlinga. Czego do tej pory sobie nie zrobiłem. Mam jedno podejście do Madlinga, które jest gdzieś mniej więcej w połowie gry i... Teraz tego, że zacząłem je w miarę niedługo po tym, jak przeszedłem grę pierwszy raz, to w pewnym momencie miałem taki przesyt i już sobie odpuściłem. Więc sobie może to jest tym bardziej po, żeby grać na Madlingu. Nie mam z tego online'a wykupionego, więc to bez różnicy. Nie wiem, a dobra, chuj, Madling. Madling. Tylko w takim razie nie wykluczam, że po prostu będę używał wszystkiego, co mi gadaje, bo nie jestem aż tak pewien swoich umiejętności maddeningowych. Dla ludzi, którzy się nie orientują, Engage to jest taka gra, która była robiona, powiedzmy, częściowo z boku, nie jako główna część serii. Miała wyjść na rocznicę Fire Emblemową i przez to jest to gra, która jest efektywnie jednym wielkim fanserwisem do starszych tytułów. Co widać chociażby po tym, że nasze postacie mają też obok siebie postaci ze starszych części. Jak wcześniej Malfa, tutaj Eika. Wydaje mi się, że jest dosłownie jedna część, która nie jest reprezentowana, ale też głowy nie dam sobie uciąć. I będzie to trójka. Dobrze? Chyba tylko trójka nie będzie reprezentowana. To był postacie z poprzednich emblemów, tutaj w formie, literalnie, emblemów. I mogą nas dzielnie wspierać. Jeżeli ktoś grał w Awakeninga, to mam bardzo podobny motyw do tego, który wtedy się przejawiał. Mianowicie zaczynamy od walki z głównym złym. Bo czemu nie? Też z góry uprzedzam, żeby nie było żadnej wątpliwości. To nie jest tak, że Engage jest jakiś bardzo ambitny fabularnie, więc nie będę się za bardzo nad tym rozczulał. Bardziej podchodzę do tego pod kątem gameplayowym. Jakby nie mówię, że jest to gra, która dołuje fabularnie, ale nie są to na pewno trzy domy. Dobra, na początku i tak Guilty of War nie mamy. Wydaje mi się, że nawet na tym, że nawet na Maddeningu nie da się przerąbać tutoriala. A się przekonamy. Him before 1% kryt nie ujebie. Hello? Na początku standardowy tutorial, możemy teraz podejść i go zaatakować. O Boże, będą musiał sobie zmienić ustawienia. Już czuję, że muszę zmienić ustawienia, o mój Boże! Czy mogę to zrobić z poziomu tego? Nie, będę musiał zmienić ustawienie jakoś potem. Nie podoba mi się, że ja tak chodzę, generalnie. Chcę tej kursy ustawić. Bo mam teraz tak, że po prostu chodzę z automatu o kratkę.
Wiem, że są jakieś bugi z tym związane, że można przechodzić przez ściany, ale nie zamierzam ich wykorzystać, bo nawet nie wiem, jak się ich dokładnie wykorzystuje. To wygląda zbalansowanie. Co mnie dam na autopaja? Niech dialogi sobie lecą. To nie wygląda jak coś do wygania. Zwłaszcza, że on będzie nas bił. Ej, ja jest bardzo mało inteligentny, jak widać, bo nawet nie próbowało odejść o kartkę, żeby nie obrywać kąty. Casual. I teraz czas na klub programu Engaging. Jeżeli napełni się nasz pasek Engage'a, możemy wybrać Engage. Nasza jednostka połączy się z emblematem, który jest z nią połączony i uzyska dostęp do specjalnych broni Engage. Albo kobiet też specjalne umiejętności. I ten stan trwa 3 tury. Jako, że bez tego raczej niewiele zrobimy, w dodatku cała reszta jest wyszarzona. Let's go! Główna mechanika całej gry. Nie potrzebujemy kolczyków, nie potrzebujemy tańczyć. I też generalnie nie ma ograniczeń, kto może się z jakim emblemem łączyć, żeby nie było. I każda postać będzie miała jakąś własną swoją formę związaną z emblematem, z kim się łączy. Wyobrażam sobie, jak okropnie musieli czuć się, jeśli muszą przygotowywać tyle różnych haltów. I oprócz tego, co było wcześniej, to mamy jeszcze Engage ataki. Każdy emblem ma swój własny, niezależnie od tego, z kim jest połączony. Znaczy, część może się różnić odrobinę, ale generalnie każdy ma jakiś tam swój własny, tak? Są one do użytku raz na cały Engage i na przykład ten Lowstar Dash, który mamy, zadaje znaczne obrażenia. Zademonstruję zresztą. Lepszą z naszych broni jest Falcion, która atakuje 5 razy po 9 obrażeń w tym wypadku. To jest 5 razy po 9 czy 9 razy po 5? A 9 razy po 5, przepraszam. Bitko wystarczająco. Jeżeli dobrze pamiętam, to obrażenia są zależne od raz, że ataku, dwa, że od speeda, że jeżeli byśmy mieli mniej speeda, to moglibyśmy rzadziej mniej ataku wykonać i tak dalej. Teraz to nie było napisane 9 razy 5, a nie 5 razy 9. Najtrudniejszy tutorial mojego życia. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Okej, gra skończona. Najkrótszy z mojego życia. To co, Ligusia? Wczoraj już była. Tak naprawdę przebranżowiamy się na pełnoprawnych Ligusia Simmerów. I to teraz. I know that. Nie będę kłamał, nie chciałbym chyba nawet przedężawiać się na ligusiowego streamera. Cześć sobie. Nie przejmujcie się zapisami, one tutaj są, nie są jakimiś wielkimi spoilerami, bym powiedział. Tak naprawdę nie wydaje mi się, żeby cokolwiek dało się zaspoilerować samych tych. Na chwilkę tylko po obiadek, potem będzie kończenie oglądania Wiedźmy. Spoko, spoko. Mówię, wydaje mi się, że to jako tako nawet nazwy tych zapisów są takie niekoniecznie mówiące cokolwiek. A cześć, Sylwa. I mean, bywa często tak, że nawet jeżeli ktoś nie znał tytułu, to można sobie zaspoilować w jakiś magiczny sposób. Colgate-kun. Toothpaste-chan została na inny czas. Gramy Colgate-kunem. Si
Po co poszedł na drzemkę i od razu się cieszył, że się obudziłem? Ja nie wiem. O chuj im chodzi. Wyobraźcie sobie. Nie, to jest dosłownie to uczucie, kiedy stwierdziliście sobie, jest weekend, mogę sobie wreszcie pospać. Otwieracie oczy, wychodzicie z pokoju. I rodzinka pisze to. O, królewicz się obudził, a kogo my tu mamy? Za każdym jebanym razem, jak wracam do Olsztyna. Mam wrażenie, że to nie jest tylko moja historia i że bardzo często się z czymś takim spotykam. Tam brzmi co najmniej, jakbyście spali jakieś parę lat. To jest dobre pytanie. Trzydziesty drugi. To brzmi jak długa historia. To tak mówiące? W sumie... Mamo odpowie, że to jest... Drugi raz w serii, kiedy kojarzę, że mam zdubbingowanego protagonistę. Nie powiem, że pierwszy, bo istnieje Echoes. Tutaj mamy 33 Hewardów. Bliźniaczki Klana i Flam. To dosłownie brzmi, jakbyśmy spali jakieś tysiące lat. A biorąc pod uwagę, że mówię o całych pokoleniach. Tylko 1000 lat. Nie widać po nas, to na pewno. 1000-letnia pasta do zębów. Wyobraźcie sobie ten zapach. Znasz co? Wspaniały syn, jak nawet swojej matki nie pamięta. Chłopca dosłownie ma amnezję. A Danganon pobyła wczoraj. O, przynajmniej wie, jak się nazywa. To jest o tyle dobre. Tak, na pewno sobie wszystko przypomnimy, oczywiście. Wiem, jak się nazywam, ale nie wiem, kim jestem. Nie będę kłamał. Jakbym spał 1000 lat, to pewnie też bym nie kojarzył nic za cholerę. Ten żołnierz walkoczyk pewnie spać już 15 razy jej ramienia. Muszę zobaczyć ją jeszcze raz, żeby wiedzieć, o czym mówisz. Lumier pokonał podrogę smoka, my jesteśmy jej jedynym dzieckiem. Fabuła snów. Pytanie, czy byś śnił wtedy? A, ten warkoczek, okej, już widzę. Nie jest jakoś bardzo ekspresywna, więc... Może wisieć? Może. Miłego ludkowania, Sylwę. Wobec tego, żeś w dziesiątowiecznej Polsce jeszcze byłeś po 1000 lat. Wobec tego obudzić się w nowożytnej Polsce. Ejo. To dopiero chrzpieństwo. A właśnie, muszę jedną rzecz zerknąć, bo jak zwykle chyba zapomniałem. Zapomniałem, prawda? A nie, jest pokazane, że streamuje. Zastanawiałem się, czy jest pokazane, że streamuje, bo ten... Dla świętego spokoju na czas pracy często wyłączam sobie aktywność.
Zdarzają mi się rzeczy typu, nie wiem, włączę sobie Europkę, żeby leciała w tle i żeby nie było, że o, to ty robisz naprawdę zdalnej, o. Znajdę, myślę, są nie lufoltesy w kosmosie. Tak, w kosmosie. W powietrzu. Mają dostęp do koniecznej. Masz na gotowik. Ej, do później. Ja pewnie jak zwykle gdzieś dozwoję sobie będę, jak chcesz. Więc zobaczymy. Znaczy zobaczymy, jak mi wyjdzie z misjami, tak? Bo pierwsze misje nie są jakieś specjalnie długie, o ile nie upierdolę ich, co jest możliwe. Często odwiedzają nas rodziny królewskie, zwłaszcza religii. Nie książętej księżniczki z Firen. Dobrze wiedzieć, że z nami gadali. Szkoda, że nic o tym nie wiem. O boj. Właśnie przypomina sobie, dlaczego pierwsza ćwiartka w Engage'a jest bardzo specyficzna. Pamiętaj, z każdym kolejnym regionem postacie są coraz bardziej znośne i przyjemne, ale początek trzeba przeboleć. Zwłaszcza jeżeli nie lubicie fanboyujących postaci. Tak, jakieś 90% charakteru Flam to literalne fanboyowanie. Albo raczej w tym przypadku fangirlowanie. Fajnie, żeśmy mieli daleko, skoro byliśmy prawie że obok. Wyobraź sobie dostać game'owy na tutorialu. Skłamałbym, mówiąc, że nie zdarzyło mi się to nigdy w żadnej grze. Ale ładny pierścionek. Ciekawe, czym on może być? Na szczęście to by za fajniej i przyjemniej było. Jest to miejsce, do którego prawie nikt nie ma wstępu, przypominam. Giga! Kurz. Aczkolwiek nie ukrywam, jest to świeża odmiana od tego, że zazwyczaj pierwszą reakcją byłoby: tak, walczymy z nimi, let's go! Tymczasem nasz protagonista... Nope, 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 nope. To może zrobić najmądrzejszy mag w historii ludzkości. Rzucić się prosto z książką na wroga, żeby go pasnąć. Wyobraźcie sobie być magiem i rzucać się bezpośrednio na przeciwnika. Czemu ktoś miałby to robić? Im po prostu brakuje zmysłu taktycznego. Jeżeli ktoś jest zaznajomiony z Fire Emblemami i archetypami postaci, to Vandal to typowy Jagen. Taki najbardziej typowy z typowych, gdzie nie chcemy go używać, jeżeli to nie jest absolutnie konieczne. To na Madelingu będzie konieczne, niestety, na początku. Nie wiem, pewnie atakują. A na razie jest sugerowane nam, żeby schować się w krzakach. To ma jak najbardziej dużo sensu. Jak... kurwa, czekaj. Dobra, animacje mogą być, engage animacje... mogę zostawić wszystkie, najwyżej będę je skipował. Ustawię prędkość na fast, żeby szybciej się działy rzeczy. Podczas autowalki się skipują, chcę kursor, to najważniejsze, paski, okej. Siatka niech będzie.
Minimapa nie będzie mała. To jest to, to. Obracać minimapy nie chcę. Efekty dźwiękowe chyba nie są jakoś specjalnie za głośne, więc niech zostaną. Generalnie na maddeningu z automatu włączę tutaj, ale jeżeli byśmy chcieli, to mogę je włączyć, więc no mnie włączę, tak żeby nie było. Bo część mechanik może nie być oczywista. Anyway. Dla bezpieczeństwa będę wchodził w ten razie krzaki, zwłaszcza, że to maddening. Przeciwnicy mają w miarę nisko szansę na trafienie póki co. 36% jak w szakach stoimy, więc powinno być miarę bezpiecznie. Jedna z mają różne typy, takie jak kawaleria, deki, mistyki, każdy ma inne swoje własne cechy. Jeżeli najedziemy na tą cechę, to możemy zobaczyć, jaki jest jej efekt. Kawaleria ma większy ruch niż większość jednostek, to pozwala im się szybko przemieszczać po mapie. A w sumie, skoro już tutaj jesteśmy, to mogę też pokazać, co robią inne. Smoki dostają dodatkowe efekty, kiedy używają Engage'a. Przy okazji, z tego, że jesteśmy dzieckiem, bo chwila smoka, to jesteśmy efektywnie smokiem i jesteśmy podatni na broni, które są efektywne na smoki. Będę miał swoje do powiedzenia w tym temacie, ale to jeszcze w swoim czasie. Jesteśmy dzieckiem smoka, często możemy używać mieczy, które są tylko dla dzieci smoka. Masz monkowie takie połączenie healerów z monkami w pewnym sensie, czyli mogą używać lasek, żeby leczyć i mogą walczyć wręcz w formie samoobrony. Jest o tyle fajnie, że nie mamy takich czystych healerów, tylko mogą też oni służyć jako jednostki do walki. W dodatku adepciki mają umiejętność Chain Guardu, która pozwala chronić jednostki, które stoją o kratko obok przed obrażeniami. Za koszt jednego punktu obrażeń w siebie. Tylko można tego użyć tylko na pełny HP. Magowie, no to jak zwykle magowie rzucają czary. Jednostki mistyczne ignorują bonusy, które przeciwnicy mają za teren, na którym stoją. Jeżeli ja to powiem magią. I na przykład jeżeli klan by teraz miał tom do ataku magią i chciał zaatakować tego barbarzyńcę, to mógłby zaatakować go tak, jakby nie stał w tym krzaku i nie miałby tego plus 30 do Voida. Anyway, ile oni mi będą zadawać? 13, 11, 11, 11, czyli powiedziałbym, że Wander jest teraz bezpieczny, ale wciąż raczej nie ma powodu, żebym wychodził z tego krzaka. Domyślam się, jak to się skończy. A, czyli tutaj automatycznie... Okej, czyli będę musiał to zmienić. Nie myślałem, że to mi skipuje całą turę przeciwnika, w taki sposób. Będę musiał to poprawić. Zaraz to zrobię. Żeby było widać, jak to przeciwnicy robią. Ja sam bardzo często skipuję tury, ale wolałbym tego nie robić na streamie aż tak, aż do tego stopnia. Jeżeli obezwiemy, to możemy się leczyć przedmiotami leczniczymi. Tak, standard classic, system. To było bodaj... Chyba tym? Tak mi się wydaje. Dobra, ty zaatakuj. Chcę generalnie, żeby protagonista dobijał przeciwników dla expa. Najlepiej, żeby Wander jak najmniej zgarniał expa, no ale wiadomo, nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Nie wiem, co expa dla nas tym lepiej. Pokaż mi, jak jej bronisz. Wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Dasz radę. Au. Na szczęście przeciwnicy mają 0% nakryta. To jest duży pozytyw. My też będziemy dość często unikać, więc
Te pierwsze walki to powinna być efektywnie farma expa, bardziej niż cokolwiek innego. Da. Tutaj na razie i tak wiele więcej nie możemy zrobić. Pytanie tylko w sumie, czy ten, czy... Czy on go zabije? On go zabije, prawda? Yep. Niestety. Dobra, to mam propozycję. Jedź tutaj. A ty się bij. Co złego może się stać? Najwyżej dostanę 3 razy z rzędu. Kiedy ostatnio widzieliście, że ktoś umarł w tutorialu przez coś tak głupiego? Dobra, tutaj zostaje na jednym HP-ku. Tutaj podłujemy, zafiamy. On trafia, my trafiamy. On trafia, my trafiamy. Mamy 4 HP. Nie podoba mi się to. O, kolejni przeciwnicy. Czy ja na pewno robię bezpiecznie, ignorując Wandera na razie? Pewnie nie, ale kto by się przejął takim dobiadkiem? Hem, 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 a kto to może być? Cóż to za nieznana postać, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy w żadnej innej grze. To głos pierścienia. Więc mówicie, że tak naprawdę gramy w Władcę Pierścieni? To brzmi jak dobry pomysł na nazwę Sima. Fire Emblem Władca Pierścieni. Dwanaście emblematów, ale przecież część Fire Emblema było w sumie 16. Oszukano mnie? Nie jestem sam, jest ze mną mój wyimaginowany przyjaciel! Emblem początku, bo wiecie, haha, pierwsza gra. Cześć, Mars. Wszyscy będą zaznaczać, że są emblemami i to ma jakieś tam uzasadnienie, żeby nie było wątpliwości. Gdzie moja moc anime protagonisty? Czemu jeszcze go nie pokonaliśmy? Jestem kompletnie zawiedziony. Więc to jest potęga Madeninga. Żeby nie było, nie, cutscenki nie zależą od poziomu trudności. Przynajmniej bangier muzyka leci, więc możemy sobie posłuchać. To było ciekawe, gdyby wyższe poziomy miały inne scenki. Wiem, że w WoWie na pewno tak robią, że rajdy na Mythicu często gęsto mają dodatkowe cutscenki. No, a co mówiąc, nasze HP-ki się regenerują, więc nie powinienem jakoś specjalnie narzekać, jak jest. Wyszło nawet lepiej niż myślałem, że wyjdzie. Zastanawiam się, czy istnieje świat, w którym RNG nas aż tak okropnie udupia, że przegrywałem na samym początku. Możemy walczyć razem z emblemem i to jest synchronizacja. Mamy wtedy nieco zwiększoną moc i dostęp do umiejętności synchronizacji. Czyli dopóki się nie zengage'ujemy, to mamy dostęp głównie do tych umiejętności, które są synchronizacyjne. Bo dostajemy jakiś tam drobny bonus do statystyk, na przykład tutaj mamy plus 1 do siły, plus 2 do szans na trafienie, plus 2 do szans na unik. Dopiero pełne zengage'owanie daje nam pełną premię. Plus mamy też plus 1 do speeda, ale to jest niwelowane przez wagę naszej broni.
Engage ma wagę broni i ona wpływa zauważalnie na to, jak prezentuje się nasza postać w walce, więc trzeba mieć to też na uwadze. Opisany emblem Mars atakuje szybko winnie. Jego umiejętność synchronizacji perceptii sprawia, że łatwiej jest uniknąć kontrataków. Rapier zdaje bonusowe obrażenia kawalerii opancerzonym, czyli taki najbardziej klasyczny rapier z całej serii. Jak się z niego wyjdziemy, to dostajemy Divine Speed, czyli dodatkowy atak, który zdaje połowę obrażeń, i jeżeli używa go smog, to leczy się przy okazji za obrażenia tego drugiego ataku. A engage'a, tak już widzieliśmy wcześniej. Normalnie jest to 7 ataków za 30% obrażeń, i smoki mają dodatkowe 2 ataki, czyli to jest te 9, które wcześniej mieliśmy. I można tego użyć tylko na wroga, który jest kartkę obok. Dobra. Wydaje mi się, że nie będę się specjalnie przejmował, tylko... ta walka powinna się skończyć przy turze, więc po prostu zengage'uję od razu. Dobrze myślę? On padnie w jedną turę, więc tak. Wandera moglibyśmy tak naprawdę przesunąć, żeby ten, żeby nie katekta. Bąk, 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 bąk. Bardzo ładnie tu jest chodzą. Lecznicy będą podchodzić do nas. Całkiem dobrze, że będą podchodzić. Wander nie dostanie ani grama ekstra po moim kurwa trupie. Ja sobie tutaj podejdę. Mam jeszcze dwie tury engage'a, więc teraz powinna zaatakować dwaj przeciwnicy, powinniśmy ich zabić i trzeciego dobijemy w swojej turze. Tak mi się wydaje, że wyjdzie. Nie jestem pewien, czy jego zabijemy. Nie, też zabijemy, więc jest okej. Okay. Spada poziom. Dostajemy jeden dexa, jeden speeda. Protagonista w engage'u jest raczej tych silniejszych protagonistów, nic słabszych. Nie jest to na pewno tier, nie wiem, Roya czy Lynn, jeżeli chodzi o statystyki. Więc raczej nie musimy się martwić o to, że będzie bezużyteczną jednostką, jak na to, że musimy go używać. Ale też są od niego jednostki silniejsze, tak więc nie mamy w kolei syndromu trzech domów, czy ogólnie Awakeninga, gdzie protagonista był tak naprawdę najsilniejszą jednostką zawsze i wszędzie, więc nie jest absolutnie popsuty, nie jest jakiś specjalnie słaby, tak powiem. Walcząc z emblemami dostajemy doświadczenie więzi, które zwiększa nasz poziom więzi z emblematem. I daje nam to dostęp do kolejnych umiejętności. Pierwsza misja przerobiona, cały ekspat przyszedł do protagonisty. Wander nie dostaje ani grama ekspa, czyli wszystko jest jak najbardziej dobrze. Nasze próby ucieczki się nie powiodły, z czego wyszliśmy obronną ręką i dostaliśmy ekspa. Wszystko jest jak najbardziej okej. Okay.